Co zrobić, jak waga się zatrzymała na diecie? Jesteś na diecie, odchudzasz się, schudłaś już kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kilogramów, ale teraz waga się zatrzymała. Starasz się, jesz zdrowo, być może nawet trenujesz, ale waga nie chce spadać. Stoi jak zaczarowana i zastanawiasz się, co się stało. Co zrobić, żeby waga nadal spadała? To może być zniechęcające, frustrujące, gdy mimo Twoich starań, usiłowań, no coś jest nie tak. Nagrałem już odcinek podcastu na temat tego, konkretnie 8 powodów, dlaczego waga się zatrzymała, jednak w tym materiale dowiesz się, co konkretnie możesz zrobić, aby waga ruszyła z miejsca. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, to pozwolę sobie przypomnieć powody, dlaczego waga może zatrzymać się w miejscu. Po pierwsze, tak w skrócie, zbyt mała kaloryczność diety. Po drugie, za mało ruchu na co dzień. Po trzecie, nadmiar stresu, za mała ilość snu. Po czwarte, rekompozycja sylwetki. Po piąte, jesz więcej niż ci się wydaje. Szósta przyczyna tego, dlaczego waga się może zatrzymać, to masz źle obliczony deficyt. I o tym sobie też dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Siódma przyczyna, zbyt długo jesteś na redukcji. I ósma przyczyna, jesz więcej w weekendy. To są powody, przyczyny, dlaczego waga może zatrzymać się w miejscu. Nie wiem, czy któryś z tych Cię dotyczy. Jeżeli tak, to możesz wrócić do poprzedniego odcinku podcastu, poszukać sobie właśnie 8 powodów, dlaczego waga się zatrzymała. A my teraz przechodzimy do tego, co zrobić, aby waga nadal spadała. 7 konkretnych wskazówek. Po pierwsze, oblicz ile kalorii jeść, aby schudnąć. Możesz sprawdzić jeszcze raz, ile kalorii potrzebujesz, aby chudnąć. Możesz to zrobić na przykład na mojej stronie karolpieczka.pl, zakładka kalkulator kilokalorii i tam sobie obliczysz, ile tych kalorii jeść, aby nadal chudnąć. I ważne jest to, aby nie przeceniać swojej aktywności, bo często widzę ludzi, którzy pytają się mnie: Karol, a jaką ja mam aktywność tam zaznaczyć? No bo ja sobie obliczyłam, no i mi wyszło, że 2000 kalorii mam jeść, żeby chudnąć. No i już mi się zapala lampka w głowie, bo dla większości kobiet to jest za dużo, żeby chudnąć. Więc pytam, a jaką masz aktywność? No zaznaczyłam wysoką, no bo ja robię 10 tysięcy kroków dziennie. No nie. To nie jest wysoka aktywność. Nawet jak robisz 10 tysięcy kroków dziennie i masz 2-3 treningi w tygodniu, to nie masz wysokiej aktywności fizycznej. Co najwyżej średnią. Dlatego rekomenduję, że lepiej zaniżyć aktywność fizyczną, niż ją przecenić. No bo waga Ci nie będzie wtedy spadać, jeżeli zaznaczysz w kalkulatorze kalorii, że ruszasz się więcej, niż Ci się wydaje, prawda? Kolejna wskazówka to zmniejsz ilość kilokalorii. Jeżeli jest tak, że masz jeszcze z czego ucinać tych kalorii, to znaczy, że jesz na przykład 1800 kalorii, 2000 kalorii i to pozwoliło Ci, aby chudnąć i teraz się waga zatrzymała, to być może jest tak, że po odjęciu 100, 200, 300 kilokalorii, na przykład 200 sobie obcinasz kalorii, to znaczy, że zaczynasz jeść 1600, waga nadal będzie spadała w dół. Jednak pamiętaj, że warunek jest taki, aby nie schodzić niżej niż 1500 kilokalorii. Jeżeli ktoś z Was wpadnie na taki pomysł, żeby jeść mniej niż 1500, bo Ty chcesz szybko schudnąć, to najczęściej kończy się to efektem jojo, problemami hormonalnymi, zaburzeniami właśnie odżywiania, niedoborami, no i właśnie efektem jojo, więc tego nie chcemy, prawda? Więc jak masz z czego obcinać te kalorie, to warto to zrobić, żeby nadal waga spadała, żeby przyspieszyć to odchudzanie. Jeżeli nie, już na ten moment jesz 1500-1600, no to słuchaj tego podcastu dalej, bo znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie. Trzecia wskazówka, co zrobić, żeby waga ruszyła z miejsca, to czasem jest tak, że jesz więcej kalorii niż Ci się wydaje. I czasem jak to mówię do moich podopiecznych,
gdzie rozwiązujemy różne problemy. Na przykład na spotkaniach, tak w programie odchudzającym pogromca tłuszczu, mamy takie spotkania na kamerkach co tydzień i tam podopieczni mi zadają różne pytania. No i na przykład jakiś czas temu właśnie pamiętam, że z kimś dyskutowałem na temat tego, dlaczego waga mogła się zatrzymać. No i podawałem różne możliwości, tak? I co zrobić, żeby ta waga ruszyła z miejsca? I na przykład zasugerowałem, że możesz jeść więcej, niż ci się wydaje. No, spotkało się to z oburzeniem. No jak to, Karol? Niemożliwe. Przecież ja jem odpowiednią ilość kalorii, ja to wszystko trzymam, liczę tam, trzymam się diety w 100%, wiesz, niemożliwe. Jednak z doświadczenia wiem, że ludzie często zapominają o tym, że mleko do kawy, albo masło do kanapki, albo oliwa do sałatki, albo olej do smażenia, że warzywa, że owoce, że soki też mają kalorie. Też mają kalorie, a nie uwzględniają tych kalorii w swojej diecie, w swoim codziennym odżywianiu. No bo przecież warzywa to są zdrowe, na przykład, nie? Ludzie mówią. To ja też mam je wliczać? No pewnie, że tak. Jak zjesz 500-600 gramów warzyw dziennie, wiesz, 2-3 pomidory, jednego ogórka, coś tam jeszcze, to się gromadzi tych 200-300 kalorii. I to może powodować, że nie chudniesz, albo właśnie mleko do kawy. No przecież ja tam 3 kawy piję i tam mało tego mleka wlewam. No tak, ale jak wlewasz 3,2 mleko i wszędzie setkę dolejesz, no to znowu masz 100 kalorii więcej z samej kawy. A jeszcze kilka takich pierdół się znajdzie, no i jesz więcej niż ci się wydaje. Kolejna wskazówka, co zrobić, już czwarta, żeby waga spadała, to przerwa w odchudzaniu. Przerwa na diecie. Często sugeruję moim podopiecznym po 3-4 miesiącach odchudzania, że to jest dobry czas, aby zrobić przerwę. I wtedy robią duże oczy. Ale jak to, Karol, przerwę? No ja chcę dalej chudnąć, bo ja jeszcze mam do zrzucenia 5-10 kg, wiesz, schudłam już 15, fajnie, super. No ale ja chcę dalej chudnąć. Ja mówię, rozumiem. Tylko jak nie zrobisz przerwy, to jest duża szansa, że niedobory w organizmie, zaburzenia hormonalne spowodują efekt jojo. No tego nie chcemy, prawda? No nie, tego nie chcemy. No właśnie, więc sugeruję ci, Agnieszka, Tomek, sugeruję ci, żeby zrobić przerwę w diecie. No dobra, ale jak tą przerwę? To co ja mam zrobić? No słuchaj, jak długo jesteś na tej diecie, już trzeci miesiąc, czwarty miesiąc leci i waga cały czas spada w dół, to znaczy, że jesteś w deficycie kalorycznym, super. Jednak deficyt, jaki by nie był, nie jest do końca zdrowy dla naszego organizmu, no bo jest niedobór jedzenia, prawda, przez długi czas. Więc ma to swoje konsekwencje. Chociażby to, że organizm się adaptuje. Jest coś takiego jak adaptacja metaboliczna i w skrócie oznacza to, że organizm potrzebuje coraz mniej kalorii do funkcjonowania, bo się przyzwyczaja do tego, ile tam tych kalorii dawkujesz. Tak? Do tego deficytu zaczyna się pomału przyzwyczajać. I ten metabolizm zwalnia. I dlatego właśnie po 3-4 miesiącach warto zrobić przerwę w diecie. I jak tą przerwę w diecie zastosować? Z dnia na dzień wchodzisz sobie na moją stronę karolpieczka.pl, zakładkę kalkulator kilokalorii i obliczasz tam, albo zaznaczasz, że chcesz utrzymać swoją wagę, masę ciała. Wpisujesz tam wszystkie swoje dane, bo twoim celem jest wyznaczyć zero kaloryczne. To znaczy, że ty już nie chcesz chudnąć, ani nie chcesz przytyć. Chcesz obliczyć, ile kalorii jeść, żeby utrzymywać masę ciała. Obliczasz to sobie u mnie na stronie właśnie karolpieczka.pl, zakładka kalkulator kilokalorii na przykład i trzymasz się tego zera kalorycznego przez 3-4 tygodnie, żeby odpocząć od tego deficytu. Psychicznie, fizycznie odpocząć od tego deficytu, to ci się przyda, tak? Bo przez jakiś czas będziesz jeść więcej, to też będziesz się lepiej czuć właśnie, twój metabolizm przyspieszy, gospodarka hormonalna w miarę wróci do normy, tak? Jest szalenie ważny zabieg. Warto to zastosować, zrobić. Być może właśnie w twoim przypadku się sprawdzi. I po tych 3-4 tygodniach przerwy, ja wiem, że każdy by chciał chudnąć liniowo w dół cały czas, jednak to jest konieczne. Zrób sobie tą przerwę
I wtedy po tych 3-4 tygodniach z powrotem wchodzisz na deficyt kaloryczny. To znaczy jeszcze raz sobie obliczasz, ile kalorii jest, żeby chudnąć. Na przykład 1500-1600 i po takiej przerwie z dnia na dzień wchodzisz na deficyt kaloryczny i dalej chudniesz. I wtedy waga spada jak szalona. Kolejna wskazówka, co zrobić, żeby waga ruszyła z miejsca, to zwiększ aktywność fizyczną. Bo czasem jest tak, że już nie masz z czego obcinać kalorii. To znaczy, że jesz 1500-1600, więc już nie możemy 300 odjąć, tak? Bo to by było już niezdrowe. A masz na przykład pracę siedzącą, tak? Mało się ruszasz. No i w tym przypadku dobrym rozwiązaniem będzie to, jeżeli zwiększymy aktywność fizyczną. Nie musisz trenować na siłowni, jednak warto wdrożyć na przykład spacery. Codzienne spacery albo kilka razy w tygodniu, tyle ile masz czasu, tyle razy ile możesz w tygodniu. Wychodzisz na spacer 15, 30, 45 minut. W zasadzie im więcej tej aktywności, tym bardziej przyspieszysz swoje odchudzanie, przyspieszysz metabolizm, tak? Bo jeden z czynników, który ma wpływ na poziom, na tempo twojego metabolizmu, to jest aktywność fizyczna właśnie. Jakby kluczowa w zasadzie. Więc jak zwiększysz aktywność fizyczną, to przyspieszysz swoje odchudzanie, bo pogłębisz swój deficyt kaloryczny. Tak, bo spalasz, wydatkujesz kalorie. To jest zrozumiałe, prawda? To jest prosty zabieg. I ostatnio też miałem taką sytuację z podopieczną. Mówi, Karol, wiesz co, bo ja często tak mam, że po 3-4 tygodniach się poddaję i rezygnuję z diety. Tak? Bo pytałem, dlaczego dołączyła do programu odchudzającego pogromca tłuszczu, nie? I mówiła, że sobie sama nie daje rady i dlatego dołączyła do tego programu, bo potrzebuje pomocy, wsparcia i tak dalej. Mówię, okej, super, no to tutaj to otrzymasz jak najbardziej. I dalej dopytuję, a z czym był największy problem? No właśnie z tym, że po 3-4 tygodniach, słuchaj, najczęściej rezygnowałam. No i dalej tam dopytując tą kobietę, dowiedziałem się i zasugerowałem jej to, żeby jak zaczyna odchudzanie, nie rzucała się na 5 treningów w tygodniu, dietę na 100% dopiętą, bo takie restrykcje, takie obciążenia nałożone na barki, takie wyrzeczenia mogą być trudne w perspektywie, wiesz, kilku miesięcy do utrzymania. Dlatego lepiej czasem zacząć od tej lżejszej aktywności, na przykład spacer, niż z dnia na dzień zaczynać bieganie, gdzie wcześniej nie lubiłaś biegać i nie biegałaś. Tak? I to się dużo lepiej sprawdzi. I też ze wzmożoną aktywnością jest ten problem, że po bieganiu wzmaga się apetyt. No i trudniej jest kontrolować właśnie podjadanie, utrzymanie się w deficycie kalorycznym. A spacer jest o tyle rewelacyjny, że wydatkujesz kalorie, spalasz te kalorie, tak, tym spacerem, jednak nie ma to aż takiego wpływu na twój apetyt. Łatwiej go utrzymać, tak? Łatwiej się kontrolować. Dlatego spacer to jest jedno z niedocenianych, a uważam, że działa genialnie narzędzi właśnie do odchudzania. Więc możesz zwiększyć aktywność. To była już kolejna wskazówka. Teraz już szósta, tak? Chyba tak. Szósta wskazówka. Co zrobić, jak waga się zatrzymała? Warto zrozumieć, że waga to nie tylko tłuszcz. Zgodzisz się ze mną? Na twoją masę ciała nie ma wpływu tylko to, ile masz tłuszczu. No, banalne, prawda? A jednak. Czasem, wiesz, przychodzą podopieczni na konsultacje co tydzień, mówią, Karol, mi waga się zatrzymała, słuchaj. Mówię, okej, a od jakiego czasu się zatrzymała? No tydzień już nie spada, no nic się nie ruszyło, nawet 200 gramów tam nie spadło. Mówię, przecież ci mówiłem, że co 2 tygodnie robimy pomiary. No tak, ale wiesz, ja już wchodzę tu częściej na wagę, no ale jak widzę, że nic nie spada, to się denerwuje, frustruje mnie to i dlatego cię tutaj pytam, o co to chodzi, z czego to może wynikać. No przecież ja się trzymam wszystkiego i tak dalej. No i wtedy dopytuję, a trzymasz się tej diety tak faktycznie, wiesz, z ręką na sercu? No tak, trzymam się, pilnuję się tego wszystkiego, wiesz, smakuję, najadam się, wszystko jest ok. Jestem w tym deficycie kalorycznym, ale od tygodnia waga stoi w dół. No i wtedy mówię, słuchaj, to zważ się za tydzień,
przyjdź za tydzień na spotkanie i wtedy mi powiesz, czy waga spadła, czy nie. Jak po 2 tygodniach nic nie drgnie waga, to będziemy się zastanawiać. Ale nie ma co już histeryzować przed czasem, bo to jest normalne, że waga może się wahać. Tak? Bo na wagę wpływa chociażby to, czy jesteś przed miesiączką, w trakcie miesiączki, retencja wody podskórnej ma wpływ, nawodnienie twojego organizmu, ile treści masz jelitowej, ile żołądkowej treści, tak, stany zapalne w organizmie, to, czy jesteś przeziębiona, czy nie, czy jakaś choroba, czy jakieś tabletki bierzesz, czy może się nie wyspałaś, to wszystko ma wpływ na twoją masę ciała. Więc jeżeli jesteś pewna, że się trzymasz skrupulatnie i po tygodniu nic tam z tej wagi nie spadło, to się nie przejmuj. Rób sobie pomiary co 2 tygodnie, bo waga to jest kiepski wyznacznik twoich postępów. No właśnie, to już 7 wskazówka, co zrobić, jak waga zatrzymała się i stoi w miejscu. Czasem jest tak, że ludzie źle kontrolują postępy. Rób pomiary swojej sylwetki. Waga to nie tylko tłuszcz, to już wiesz. Dlatego warto co 2 tygodnie robić również pomiary obwodów sylwetki. Bierzesz sobie miarkę krawiecką, tak? I na przykład mierzysz obwód brzucha. Co 2 tygodnie wchodzisz na wagę na czczo i przy okazji obwód brzucha również na czczo. Bo czasem tak jest, że na wadze nie będzie widać postępów, rezultatów, jednak miarka centymetr pokaże ci, że 2 cm, 3 cm z brzucha ubyło. To znaczy, że jest ok, że jesteś na dobrej drodze. Więc nie sugeruj się tylko wagą i rób również obwody swojej sylwetki. To może być brzuch, udo, mogą być ramiona, może być klatka piersiowa, nie? Najprościej zwykły obwód brzucha na pępku sobie robisz i co 2 tygodnie to weryfikujesz. Teraz już wiesz. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, co zrobić, gdy waga się zatrzymała. Zasugerowałem ci tutaj kilka wskazówek. Więcej takich konkretów możesz poznać na darmowych szkoleniach, które prowadzę co jakiś czas. Przeważnie jest to kilka razy w miesiącu. Możesz się zapisać na bezpłatne szkolenia i przyspieszyć swoje odchudzanie w opisie mojego profilu. Na Facebooku, TikToku, Instagramie, YouTubie, tam we wszystkich miejscach pod moim zdjęciem profilowym. W opisie mojego profilu masz taki niebieski link, klikasz sobie tam i możesz zapisać się na darmowy, bezpłatny cykl szkoleń. Tam się dowiesz na tych spotkaniach, jak ograniczyć apetyt, co jeść, czego unikać, poznasz najlepsze sposoby na odchudzanie. Po prostu to ci pomoże schudnąć. Tak na koniec jeszcze dopowiem, że zdrowe odchudzanie to spadek masy ciała od 0,5 kg do kilograma na tydzień. Jeszcze raz powtórzę. Od 0,5 kg do kilograma na tydzień to oznacza minus 4 kg w miesiącu. To jest dobry wynik. To jest dobry wynik. Ja wiem, że każdy by chciał 10 kg najlepiej w miesiąc, 20 w miesiąc, six-pack do lata, wiesz, w miesiąc zrobić. Jednak daj sobie czas. Wiem również, że często pokazuję moich podopiecznych, którzy chudną na przykład 8 kg w miesiąc, 9 kg w miesiąc, 10 kg w miesiąc i niektórzy się drapią po głowie i mówią: Karol, ja schudłam tylko 4 kg. Mówię, no to super. No tak, ale ja tam widziałam, że twoi podopieczni, tam inni to chudną 10 kurczy w miesiąc. Ja mówię, no tak, chudną, to jest prawda. Z tym, że nie ma co się porównywać, bo ci ludzie zaczynali od wagi 100 kg, od 120 kg, od 130 kg i ktoś ma większą wagę na starcie, tym szybciej chudnie. A jak ktoś, wiesz, waży 80 kg, no to w miesiąc nie schudnie 10 do 70. Tak to niestety nie działa. Wiem, że każdy by chciał, jednak to też ma wpływ. Im niższy masz poziom tkanki tłuszczowej, tym wolniej to schodzi. W szczególności to widać u osób, które na przykład chcą schudnąć tylko 4 kg, tak? Albo tylko 5 kg chcą schudnąć. I czasem jest tak, że to jest praca na 2-3 miesiące.
W tym samym czasie ktoś, kto zaczyna z wagi 150 kg, schudnie 15 kg. To nic, to nie ma co się porównywać, słuchaj. Nie ma co się porównywać. I warto również wiedzieć, bo tu muszę zaznaczyć, że podczas odchudzania waga nie będzie spadać liniowo w dół. To nie jest taka, wiesz, równia pochyła, że cały czas w dół, z tygodnia na tydzień notujesz spadek wagi. No, niestety to tak nie działa, bo z tego podcastu już wiesz, że wpływ właśnie wody w organizmie, treści jelitowej i tak dalej, powoduje, że waga się waha. Jeden tydzień może być tak, że waga się zatrzyma, drugi tydzień może być taki, że spadnie nagle o kilogram, trzeci tydzień może być taki, że wzrośnie o pół kilograma i się drapiesz po głowie, o co chodzi. To jest zupełnie normalne. To jest zupełnie normalne. Daj sobie czas, weryfikuj postępy co 2 tygodnie i nie rezygnuj ze swojego zdrowia. Nie rezygnuj ze swojego zdrowia. Trzymam za Ciebie kciuki. Pozdrawiam, Karol Pieczka. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to prześlij go dalej, bo w ten sposób pomagamy innym ludziom.